Podawanie oddechu nie jest takie proste, jak widać na przykładzie. Łatwo jest uciskać klatkę piersiową. Jeżeli nam... Coś nam głośnik nie działa. Nie wyjdzie podanie oddechu, to możemy sobie to odpuścić i tylko uciskać klatkę piersiową. Czyli jest to jeszcze prostsze, niż było jeszcze 5-6 lat temu. Pięknie, teraz było bardzo dobrze. Bardzo ważne, żeby uciskać środek klatki piersiowej prostymi rękoma, tak jak robi to kolega. Jak on ma na imię? Sławek, brawo dla Sławka. On wyraźnie się bał, ale przełamał swój strach i tak trzeba postępować w życiu. Czy ktoś jeszcze chce spróbować? Tu naprawdę nie ma się czego bać.
Nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać. Zmęczony? Nie, on jest twardy i mówi, że nie jest zmęczony. Dziękuję mi Sławkowi raz jeszcze. To była najważniejsza rzecz, którą chcieliśmy was nauczyć. Teraz pokażemy jeszcze parę rzeczy, które należy zrobić, żeby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Na przykład zakładamy, ta osoba, która leży, jest po ataku drgawek. To jest jedna z częstszych chorób występujących u nas, padaczka. Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz widział osobę chorą na padaczkę, prawda? Jeżeli ktoś widział, to wie, że wygląda to bardzo dramatycznie. Dawniej uczono nas, że różne dziwne rzeczy musimy włożyć pacjentowi do buzi. W tej chwili jest to zabronione. Co powinniśmy robić w danym momencie? Zakładamy, że nasza Ania, nasz manekin, jest w trakcie drgawek. My nie zasymulujemy tych drgawek, ponieważ manekin jest nieruchomy, ale mamy wszyscy wyobraźnię i widzimy, że ona drga. Osoba podchodzi i sprawdza, co się dzieje. I dalej jest to samo pytanie. Halo, proszę pani, proszę pana, co się dzieje? Nie ma kontaktu, osoba drga, może, jak to się popularnie mówi, toczyć pianę z ust. Widzimy, że drga. W takiej sytuacji jedynie możemy zabezpieczyć głowę, żeby przy drgawkach nie uderzyła się bardziej, żeby ta głowa nie telepała się, brzydko mówiąc, po całej podłodze, po całym tutaj chodniku czy trotuarze, jak to się inaczej mówi. I poczekać, aż drgawki ustąpią. Pamiętajmy, że osoba w czasie ataku padaczki nie oddycha. Spadał młody był, nowy był, gnał say away, I couldn't fight it out.
Przypomnę, że impreza dzisiaj nie odbyłaby się bez wielu pomocników naszych. Wśród nich jest oczywiście prezydent miasta Tarnobrzega, pan Norbert Mastalerz, który dzielnie dzisiaj tutaj z nami od samego rana zbierał pieniążki, dzielnie również licytował na aukcji tutaj na scenie. Tak jak powiedziałam, aukcja odbędzie się również jeszcze po światełku do nieba. Ale moi drodzy, myślę, że stać was na więcej. Przywitajmy zespół bardzo gorąco. Śpiewam ją na festiwalach piosenki dziecięcej i młodzieżowej, między innymi właśnie w Tarnobrzegu, bardzo dawno temu, a teraz już jestem dużą dziewczynką i znowu śpiewam tę piosenkę w Tarnobrzegu, tak sentymentalnie. 3, 2, zamigotał świat! Zamigotał Tarnobrzeg! Ile sercu mi się stało świat! Że księżyc nie świeci. Gwiazdy nie świecą. Gdzieś dostępny dzień.
wszystkim wielkie dzięki dla Tarnobrzegu za 20 lat grania. Cieszymy się, że gracie z nami, ale pamiętajcie, że do końca świata będzie dzień dłużej. Po raz pierwszy. 160. 160. Mamy 160. 160 zł po raz pierwszy. I 160 zł po raz drugi. I 160 zł po raz trzeci. Poszło za 160. Brawo. Tutaj pani dzielnie licytowała z nami od samego początku. To był fantastyczny zakup. Myślę, że Wiktor ponownie ubrał się w polach.
muszę niestety, ale musimy kończyć już licytację, dlatego że zostajemy zagłuszeni powoli. Zostajemy powoli zagłuszeni przez muzykę i pewnie już nie będziecie nas Państwo słyszeć, bo ja sama swoich myśli przestaję słyszeć. Dlatego, drodzy Państwo, zostało nam jeszcze mnóstwo przedmiotów do zlicytowania, ale nie musicie się obawiać, nie musicie się martwić. Te przedmioty możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej, na aukcjach internetowych. Wystarczy wejść na stronę www.wosp.wel/v.pl. Jest to strona Tarnobrzeskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tam, drodzy Państwo, znajdziecie odnośnik do aukcji internetowych i tam właśnie będziecie mogli licytować kolejne przedmioty. Szukamy teraz kogoś chętnego do ogrzenia, Wiktora, bo jak widzicie, chłopaczy... Co najmniej tutaj... jednego. Jednej, zdecydowanie. Wiktor preferuje płeć piękną, nie obrażając panów, także zapraszamy do zaopiekowania się Wiktorem. Teraz zespół Fallen Halo przygotowuje się do grania. Jest to grupa tarnobrzeska. Ja na razie państwu... Jest tu jakaś korekta nazwy. Halo. No, przepraszamy. Przepraszam. W moim wieku już się często nie słyszy pewnych rzeczy. Dziękujemy przede wszystkim za pieniądze, które zebraliście Państwo. Wielkie brawa dla Was! A teraz już zespół. Jeszcze się chwilkę chyba będzie przygotowywał. Szczęśliwe, bo to jest dzień dawania. Dzień mnożenia szczęścia przez dawanie. Chcę wam dać dobry koncert. Dzięki, że przyszliście. I just found my nephew there.
Łukasz Koksem u grafy. To co lubicie najbardziej, Magic Spell. Kto jeszcze nie zna? Dla całej rodziny Folenów. Kto jeszcze nie zna? Piosenka o szanowaniu własnego ciała, o prostytucji letniej. Stained, to znaczy dokładnie to samo, ale piosenka będzie o czym innym. Gramy. Cztery!
W poniedziałek, ale my mamy jeszcze A-Day. Thank you.
Love.